Znajdujemy się przed ratuszem, który został wybudowany w latach 1909-1911 jako siedziba nasiednika gminy Bismarck-Hutte. Po połączeniu tych terenów do II Rzeczpospolitej powrócono do historii nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 stanowił siedzibę władz Starostwa Świętuchowickiego. Po 1948 roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazła tam kolejno Milicja Obywatelska, a następnie Policja. W piwnicy zabytkowego ratusza znajdowała się kotłownia centralnego ogrzewania, dwa mieszkania z kuchnią, mieszkanie dozorcy, pomieszczenia piwnicze i ubikacje i pomieszczenia policji wraz z celami. Na parterze znajdowały się kasa podatkowa, sejfem, biuro meldunkowe, biura policji z pomieszczeniem szefa policji, pokój gońców, pokój pisarza, księgowość. Na pierwszym piętrze mieściły się pomieszczenia biurowe i urzędowe. Na drugim piętrze była reprezentacyjna sala posiedzeń z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz mieszkania burmistrza. Sala obrad posiadała bogaty wystrój plastyczny. Minimum w trzech oknach osadzone były witraże z herbami. Na klatce schodowej o podwójnych schodach ściany były licowane okładziną ceramiczną. Sufity pokrywała dekoracja stukorska. To jest tyle z historii. Stawię wam oczywiście zdjęcia, jak wygląda teraz obiekt w środku. I na miniaturce zobaczycie, jak obiekt wyglądał w 1909 i 1911. Dziękuję.